Siema, siema, oto relacja otwarcia sezonu z bikeparkiem Bigfoot Works zorganizowanym przez Trójmiejskie Ścieżki Rowerowe 2023. Moi drodzy, jeśli was tam nie było, to macie tutaj naprawdę sowity materiał. Będziecie mogli zobaczyć, jak zaczepiam ludzi, oglądam elektryki, rozmawiamy. Będzie tutaj sporo ciekawostek technicznych, smaczki z naszego świata i bajków, ale na szczególną uwagę zasługuje część, w której chodzę i dopytuję, ile ten pojazd kosztował, ile to kosztowało. Ta sonda mi się wyjątkowo podoba. Okej, idziemy właśnie teraz tam. Bo tam się już dzieje, to już się zaczęło i ja też tam idę. Ja będę polował na pojazdy elektryczne i nie tylko. Pokażę wam, co tu się dzieje i będę szedł i będę gadał. Czołem! No, jest grubo. Zobaczcie, ile tu jest ludzi, ile tu jest rowerów. Wow, wow, niesamowite, jak to pięknie tutaj wygląda. O wow. Siema. Z Poznania jesteś, no nie? Wcześniej chyba tam nagrywałeś te elektryki. Tak. Wiem, przeprowadziłeś się chyba też, jak zobaczyłeś single tej mamy, tym zostałeś, nie? Dokładnie, dokładnie tak to było, no. No. Ale gaz, fajnie przywisnął jeszcze raz Rubika. Dzięki, dzięki, hej. O, się dzieje. Odwijali kolarek BMX-ów do freestylu, fat bike'ów, cruiserów holenderskich, miejskich, zajechanych Desli, Makoła i jeździ, tych ultra nowoczesnych, nie z tych elektryków, tych hit. Śmiało! CYC! Jak to jeździ? Bardzo fajnie. Czujnik nacisku, która to jest generacja? Najnowsza, trzecia. Super. Ja czekam na swój, mój będzie dopiero za jakiś miesiąc. Dzięki. Idziemy dalej, patrzymy. O, jest fanbike elektryczny. Jest i jeździ. Jest i jeździ. Jeździ. A, tutaj ma, o, a tutaj jaka wielka bateryjka. Tutaj jaka wielka bakteryjka. Samoróbka. W domu jeszcze jest lepszy. Okej, okej. Okay. A co to za silniczek mamy? Przekładnióweczka MSUSa. To jest XR15. To znaczy syn składa, więc... A, dobra, to pytania techniczne do ważne, żeby jeździł. Okej. Ładnie poskładał. No. Ładnie poskładał. No w domu jest taka maszyna, że warta. Dla siebie trzyma najlepszą. Tak. No, warta obejrzenia. Rozumiem. A znajdę go dzisiaj tutaj gdzieś? Kurczę, nie wiem, czy dojedzie. Możliwe, że dojedzie. Okej. A co? No to będzie miło, że zobaczyć. No jasne, że tak. Jasne. No. Idę patrzeć dalej. Dobra, a tutaj. Oh. Oh yeah. Zawsze mi się bardzo podobały. Ten styl mi się cieszy. Ten styl jest bardzo fajny i kolorek. Kolorek jest petarda. No, petarda. Musztarda Dijon. No, musztarda, no. I jeszcze brązowe właśnie naklejki. To jest petarda. Jestem zadowolony bardzo. I nie można być niezadowolonym ze swojego elektryka. To tak działa. Patrzę. A jak ci się w Trójmieście podoba? W Trójmieście podoba mi się bardzo. Szczególnie teraz, jak się zaczyna robić ciepło, bo jak jest zima, to mi się nie podoba. No jest trochę mniej opcji do jeżdżenia, ale tak. Teraz w sezonie to jest pytanie. Wychodzę z założenia, że zima to jest ten okres, który trzeba odpokutować, dlatego że sezon jest tak dobry. Jest tak zrobić dobry. Dobrą kondychę, sylwetkę, tak jak widzę, że zrobiono zajęcie. Dziękuję. To jest sylwetka na wywalanie się i na to, żeby nie obciążać rowera podczas jazdy za mocno, nie? Dziękuję. Idę patrzeć dalej, potem widzę treczka. Szerokie drogi. Dzięki, piękne. Tak w ogóle? Tak? Zainspirowałeś. Dzięki tobie właśnie tego fanbike'a kupiłem, nie? I jak się podoba? Jak się ten fanbike podoba? Dobrze, dobrze się jeździ? Dobrze. Tak, bez szału, ale do jazdy na mieście
No właśnie. No bo tak... Każdą góreczkę się podjedzie, nie? I to jest właśnie to, bo dużo osób myśli, że jakby ludzie, którzy nie lubią takich rowerów, oni je porównują do takich rowerów. Nie można porównać tego roweru z tym rowerem, to jest zupełnie inna bajka. No, do czego innego służy. No, tak. Trochę można poszaleć, a tym, żeby przemieścić się szybko z punktu A do B i nie patrzeć, czy jest jakaś górka, czy nie jest górka. Dużo frajd też potrafi dać. Jasne. No taka podstawowa. Właśnie dużo osób tego nie rozumie. Zacznijcie to rozumieć. Proszę to rozumieć. Dzień dobry. Chciałem się zameldować. O, dzień dobry. Jaki ładny masz pan rower. Prawda? Jaki piękny rower. Cześć. Chyba ja go składałem. Wszystko się zgadza, no. O, jest Bafang, bateria od Greensela. Jak się jeździ, powiedz? Coś mam powiedzieć. Proszę szczerze, tak, tak. Bulsa to nie jest na pewno, ale oczywiście nie porównujmy, no bo to... Bo właśnie powiedz, ty masz Bulsa E-Stream AM4. AM4, tak, dokładnie. Czego brakuje przede wszystkim, tak? Troszeczkę mocy, to na pewno. Ale przede wszystkim tensometru brakuje. Brakuje tensometru. Zdecydowanie. Reakcja tutaj jest... Zero-jedynkowa. Taka zero-jedynkowa. Nie ma żadnego, tak naprawdę, żadnego różnicowania. Mm-hmm. Tak samo zresztą na manetce. Ona właściwie działa tylko plus, minus, tak? 0-1. Niestety. Znaczy ona jest tak, że ten początek jest taki, że musisz lekko go wcisnąć, to wtedy możesz faktycznie trochę go tak dozować mu tą moc, ale to jest bardzo nieintuicyjne. No, także ten somet absolutnie must have. Bez tego ta zabawa nie ma sensu. Tak, w ogóle mówimy tutaj o dokładanym Bafangu, który nie ma czujnika nacisku, ma tylko czujnik kadencji. No niestety, jeszcze od tej strony. W ogóle trochę więcej o tym sprzęcie będę mówił właśnie na kanale, dlatego że ja dopiero mam film, jak go złożyłem, a nie mam filmu, jak jeszcze na nim jeżdżę, więc to jest pierwszy tester. Beta tester. Lecę dalej. Ja też. Fajnie, że przyjechałeś. Fajnie było go zobaczyć znowu. Ja patrzę dalej. Mamy tutaj sporo. O, zobaczcie, ile treków. Tutaj się chyba dre rowery z trekami wystawiły. Do wyboru, do koloru. Oj, mamy tutaj elektryczne raile. Ja lubię. Treki, raile, że mają co robić, są zarobieni, ale to nic dziwnego. Proszę bardzo, tutaj ekipa jedzie na single się pobawić. No właśnie tak to dzisiaj będzie wyglądać. Wszyscy jeżdżą, wszyscy korzystają. O, GoPro, co ty? Wszyscy jeżdżą, wszyscy korzystają z tego, że no nie dość, że utrafiliśmy świetną pogodę, to jeszcze jest tutaj niezła atmosfera. A co tutaj jest? Co tutaj mamy? Elektrycznego crossa. Dzień dobry, ja tylko oglądam sobie crossa elektrycznego. Z EP8. O, jak on ładnie wygląda, jak wyczyszczony. To jest alu? Nie wygląda. Pięknie mają schowane te spawy. Wygląda, jakby był normalnie karbon. Piękny. No, jakby nie patrzeć. Piękna zabaweczka. A my idziemy dalej. Co tutaj jest? O, widzę tutaj jednego elektryka. Tam dzieciaki. Ja myślałem, że te hopy, które tam są dla mnie. Zaraz tam podejdę. O, Santa Cruz V10 z Bafangiem. O, fucker. Dobra, mi się. Jak coś tym. Ale właśnie. Cieszy oko. Uwielbiam takie konstrukcje. Kurde, ten tylny widelec jest niemożliwy. Niemożliwy. To twoja konstrukcja? Wow, ten tylny widelec. To ta zawiecha. To 210 skorupy. Wow. I nie trzeba teraz pedałować do góry. Ale na żywo robi zupełnie inne wrażenie. Przez ciebie zapragnąłem Santa Cruza. Piękny. Wszystko. To nie może być tanie. Bo jakby było tanie, to nie byłoby takie rzadko spotykane. SKS-y.
One tutaj świetnie, a jak świetnie on tu siedzi. Tak, tylko że problem jest taki, że trzeba będzie go tak czy siak do góry trzasnąć, bo tak? Za każdym razem jak cokolwiek bliższego to od razu... To zobacz, tu masz tą podkładkę. Ja wiem, no trzeba będzie odwrotnie założyć. No i będzie już trochę lepiej, trochę lepiej. Nadal będzie klepa. Ty z Trójmiasta jesteś? Z Trójmiasta. To może jakoś cię tu złapię, bym kurde chciał tu obejrzeć go trochę bardziej niż tylko tak o pobieżnie. No i spoko, nie ma problemu. No i super, no to będziemy się ustawić, dzięki. Spoko. I lecę coś, dalej. Jak coś, mam kanał, to jak coś, to się zamodlę na maila czy coś. Łap mnie, kurde, łatwo mnie złapać, myślę. Spoko. Dzięki, lecę dalej. Wow. Ja chcę jeszcze pójść tam. Dlatego, że tu, tu jeżdżą dzieciaki. O, 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 spec. No właśnie, ja tam chcę też do tych dzieciaków. Jedziemy za wszystkimi, idziemy za tłumem. Dobra. Wow. Ja myślę, że to super inicjatywa. Ja myślę, że no, gdyby mnie ktoś uczył od małego w ten sposób, to dzisiaj mógłbym konkurować sobie z braćmi Godzik. Nie no, nie mógłbym. Nie mam takiego talentu jak oni. Ale to niesamowite, zobaczcie. O, Nox. Jego też będę musiał dogonić. Widzę, że wszyscy tutaj trenują. Super, super, fajnie, że jest taka miejscóweczka. Pedałka tak jak teraz. Stajemy i odekę chłopców. To będzie mistrz. To będzie mistrz. No, zjeżdża się tutaj sporo ludzi. Ja idę dalej. Idę dalej nagrywać. Patrzeć, co tu się dzieje. O, widzę, widzę z daleka. Elektryka. Kolejnego. I to nie jednego. Brusa z silnikiem Brose. Ojej. Piękny. Piękny. To jest Airstream AM4. Ujeżdżałem takiego w zeszłym roku. Uwielbiam go. To jest tak wspaniały rowerek. To jest tak wspaniały rowerek. Dawał mi tutaj na trasach tyle pewności, że po prostu to było niesamowite. Niesamowite. Czułem, że mogę na nim wszystko, nie? Jeszcze ta zawieszka. Chyba nie wykorzystuję go nawet w 20%. Okej, okay, nie szkodzi. Ale forma rośnie. Chodzi o to, że on daje pewność i tak, daje tak. Bezpieczeństwo i według mnie to jest mega ważne na rowerze, nie? Żeby on nie walczył z nami, tylko żeby pomagał nam w tym, żeby je tutaj pokonywać te trasy. I oszczędza kolana. Uwielbiam te rowerki. Ale tutaj widzę zmotkę. Podejdę sobie do tej zmotki. Wow. Jest, właśnie to jest to, to jest to. Z tylu mamy tak. 30 HM Ksusa, tu mamy sterowniczek KTK. Ile tu amperków jest? 25. 25, no 25 wystarczy. 25 amperów to jest naprawdę już bardzo dużo i nie zabije tego silnika, bo to dużo osób wrzuca w opór po prostu tej mocy. A bateryjka? Chyba 17, chyba coś takiego. 17 amperów widzę. Już można polatać. Wjedzie wszędzie, nie? Tak, wszędzie. Wjedzie wszędzie. Super, to piąteczka. Dzięki. Panie Radosławie, mam tu na pytanko. Proszę, proszę pytać. Kto w Trójmieście potrafi wymienić obręcz? Kto w Trójmieście potrafi wymienić obręcz w elektryku? Dajcie jakieś wskazówki, kto zmienia w Trójmieście obręcze, kto się tego nie boi, bo normalnie jak się jedzie do serwisu, to patrzą i na silnik w tylnym kole i mówią, nie, my tego nie robimy, nie? Boją się. Nie ma się czego bać, nie wiem czego oni się boją, nie? Taki, to jest zwykła robota. Proszę to robić. No, jeszcze raz. Dobra, bardzo dzięki. Dziękuję. Również, trzymaj się. A ja idę dalej i oglądam, co my tutaj mamy. Mnie przede wszystkim interesują elektryki, ale nie tylko. Ja za chwilkę chyba wezmę mikrofonik i będę chodził i dopytywał ludzi, ile zapłacili za swoje rowery. O, Orbea. Będę gonił Orbea. Cześć. EP8 RS. Czyli to jest ta leciutka. Orbea stawia na to, żeby było to lekkie. Ten Rise, ile on waży? 17,5 kg bez ekstendera, nie?
Tyle to powinno ważyć. W tą stronę to powinno iść. No wiesz, ekstender dodaje ci trochę, wiesz, trochę energii. 250 watów, po godzin. Super, super zabaweczka. Na 36 Foxa. No to jest to, to jest to. I jak się jeździ? Jak się jeździ na takim lekkim rowerze? Dzięki, dzięki. O, ale tutaj też mamy, jak konę z baterią z MG Volta. Momencik, to jeszcze najpierw to oglądam. Cześć, cuteczka. Cycem przyjechałem, pro. No, cycę bardzo chętnie będę zaraz oglądał, ale najpierw zobaczę tą konę z bateryjką z MG Volta. Silnik TSDZ, ale tu jest fajnie nadłubany, bo mamy ten adapter. Do tego jest zamontowana zębatka Narrow Wide, żeby łańcuch nie spadał. To jest twórca. Pięknie. 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 No wspaniale jest to zrobione. Duży szacun. Duży szacun, ale ja myślę, że przesiadka. Przesiadka dobra. Też bym się przesiadł. 27 kg, nie? Czy 28? No jakby nie patrzeć, to. Znaczy tutaj właśnie jest 17, bo tak 30. No piękny, ale teraz oglądamy tutaj Cyca X1 Pro. Wow, dobra. Jest. O, ciepło mu? Widzę, ciepło że... Ciepło mu, jeździłem już 4 traski, 3,5 tysiąca watt, trochę to jeździ. Wow. Zagrzał się, ja też nie jestem mały. O, 3,5 tysiąca wattów wciągniesz z tej bateryjki? Tak, mam jedną w plecaku. Starcza mi jedna na 30 km, już zjeździłem jedną, teraz jadę następną. Okej. Fajnie to jeździ, cyca polecam. Trochę drogi w eksploatacji, dlatego że niestety kromki się wyrabiają, ale tak myślę, że na sezon starcza taka kromka. Okej. Jak ona jest w ogóle malutka, no bo wiadomo, tutaj ta moc ciągnie za to. Tu się jeździ tylko szybko, dlatego jest mała. Pięknie, pięknie. Na Mundrakerze, no... Na Olinsie. Nie ma żartów. All in z przodu, all in z tyłu. Tu jest dobrze porobione. Polecam fajny rower. Bardzo fajny. A gdzie twoja maszyna? Nie wiem, mam nadzieję, że jej nie ukradli. Gdzieś tam stoi z tyłu, bo nie przemieszczam się z maszyną, bo bym musiał, byłoby mi ciężej. Na razie właśnie... jakieś traski? Czy... Jasne. No super, uwielbiam. W tym roku jest tak poprawione, super, naprawdę. Tak, są poprawione. Jest dużo bezpieczniej. I bandy są, i są oznaczenia. Ja jestem pod mega wrażeniem tego, co tu wyszło. Jeden z najlepszych bike parków w tej chwili, naprawdę. Natural. Tak. Typowo natural. Kłody, gruz, to jest po prostu, można się poczuć jak na naturalnej trasie, nie? Super. Dzięki, idę dalej. Jeszcze cię pewnie złapię. Jak tam, polatane? Bardzo dobrze, jeszcze zrobiłem sobie tu gwizdek. Bardzo fajna trasa na kole, dobrze było mi znowu. Bardzo dobrze w ogóle zaopiekowali się nam tutaj wszystkimi, nie? Wszystkie są jakieś miejsca, można sobie herbatę wziąć, wodę. Fajnie. Zobacz, ile jest tutaj ludzi, no aż niemożliwe, co? Niemożliwe. A ty jesteś jedynym właśnie na monocyklu. Ciekawe, czy to się zmieni. Ciekawy jestem, jak to będzie za 2, 3, 4, 5 lat. Tak, czy tak. Czy będą 2, czy będą 3, czy będzie 30? Piękny widok, ja ci powiem, że jak widzę tyle rowerów, to dusza, serce rośnie. Wiesz co, a ja mam taką super zdolność, że jak się... Ja tylko tak rzucę okiem na rowery i od razu widzę elektryki. I widzę na przykład tam, pomiędzy rowerami, gościa z wielką skrzynią, który zmierza w naszą stronę. Zmierza naszą stronę. Jest. A widziałem to skrzynię, widziałem. Klasa. I silnik, tak, silnik Hub MXUS 30H. Tak. Ale nie chciał być nagrywany. Ja się nie narzucam. Jak ktoś nie chce, to ja nie będę. Wystarczy powiedzieć, stop, proszę mnie nie nagrywać. A w innym razie, no to słuchajcie, no będzie to opublikowane. No, musicie się z tym liczyć. Jak ja już podchodzę, to już nie ma siły. A ci powiem w ogóle tak, jeszcze dam ci parę wrażeń w porównaniu do monocykla, jak się zjeżdżał na rowerze, nie? No. Strasznie trudno. W sensie, wiadomo, nie jestem wyćwiczony, ale to jak, wiesz, ręce pracują, w ogóle tego nie mam na kole. Ja, wiesz, nogi moje są o wiele silniejsze niż moje ręce, tak? U każdej osoby, nie? Tak. O wiele bardziej. Nawet nie od pedałowania, nawet od samego właśnie tego zjazdu w dół. Bardzo się męczyłem, ale no zawieszenie, no człowieku, no to koło to jest badziew. No, jestem podekscytowany. I oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście. My wiemy, o co chodzi. Tak. Dzięki.
Idę dalej. Patrzcie, co tu się dzieje? Piękne te rowery są, ojej, te kaniony, kreki, specialized. Tak z zaskoczenia zaatakowałem. Tak z zaskoczenia. I ten Twizy fajny, nie Twizy? No, fajny. Taki uroczy samochodzik. Ale tutaj dużo speców. Turbo Levo SL. Specialized. Tutaj widzę, wiedzie prym. Tak, to... O! I to jest high bike, fat bike. Widzisz? A tam też ma oko. No, ma. I to dwa. Dwa oka. No, dwa. Nie znajdę. Parę oczu i dwa high bike'i. High bike'i są... I tutaj kolejny. Zobacz, ile jest elektryków. O. Ja mi się to podoba właśnie, że wtedy energię używasz na zjazd, a nie na wjazd. No, to jest właśnie to, nie? No. Dobra, to ja sobie też pojadę skoczyć. To jedź sobie skoczyć. A powiedz coś o tym wydarzeniu, co to będzie? To jest tak zwany long jump i tutaj ludzie próbują jak najdalej skoczyć. Więc ja spróbuję kawałek skoczyć, mam nadzieję, że nie rozwalę sobie amorów. Okay. Też mam taką nadzieję. A jak rozwalę, no to ubierz się ładnie. Nie, no już widzisz, zakładam wszystko tutaj, nie ma to tamto. Okej. Też będziesz skakał? No na pewno na 50-kilowej hulajnodze. A bo ty na hulajnodze przyjechałeś? Na hulajnodze, bo rower mam w trakcie. Ale... Idę tam na górę, może to właśnie nagram. Gifcik ci wydrukowałem na tym, przyda się, przy jakimś lutowaniu. Wow, dziękuję. Ja wiem co to jest super. Powiem ci, że ostatnio mi czegoś takiego brakowało i to przy wielu pracach. Wtyczki i tak dalej, lutuje, to się przydaje. Dzięki, spoko, dzięki. Super. No, my z kolei musimy się umówić, bo ja chcę obejrzeć tą twoją hulajnogę, ale tak... Pierwszy ten możesz sobie rzucić, tak, nie? Ja wam pokażę, na co my się umawiamy, nie? Bo to jest tak, że ja dzisiaj nie jestem w stanie jej poświęcić na tyle dużo uwagi. To tam trzeba trochę pogadać. Tak, bo to nie jest taka osę, hulajnoga. Bo hulajnodze nierówna. No to wiem. Dobra. Doskonale o tym fakcie, nie? Muszę ją wam pokazać. Idziemy do hulajnogi, bo to jest taka hulajnoga. To jest taka poważna zmota z wielką skrzynią na baterię, w pełni zawieszona. Silnik z przodu, silnik z tyłu, nie ma żartów tutaj, nie? Tak by to nie jest takie o sobie popierdółeczka. To jest już konkretny sprzęcik, nie? Hamulce hydrauliczne, tył, przód. Kawał byka, nie? To nie są lekkie rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Ale prezencik zacny, co? Dziękuję jeszcze raz. Piękny wydruk 3D. Superański. Chowam i idę dalej nagrywać. No tutaj na pewno nota za 4 się należy, nie? Za dramaturgię. Wow, ja to co najwyżej mogę sobie to poobserwować i popić o Red Bullka i poczuć, że też jestem ostrym gościem, ale to co oni tu odwalają, to jest grubo. 16! O w mordę! Ile poleciał? 5,5. Wow, shit. No i tak całkiem nieźle. Miał najcięższy sprzęt, no. To koło waży 55 kg. No, więcej niż ja. Filip, ale za... Shit. Wow, piękny. No, tutaj jest widać sporo napracowanka. Ładnie był, mówiłeś, że był wyszkiełkowany. To jest śmieszna rama, nie? Bo ona ma zmienną geometrię, widzisz? Okej, nie wiedziałem o tym. Damper, jakby zmienia się kąt dampera, nie? Okej. Mamy tutaj TSDZ-a. Jest też zamontowana tarcza Narrow White. 38 zębów, żeby można było wjeżdżać. Można wjeżdżać na nim w każde z górki. Mamy tutaj też wyświetlacz SW20 z zewnętrznym oprogramowaniem. I to nie jest pierwszy projekt, co? Nie, no w sumie trzeci rower już taki elektryczny na TSDZ-cie w sumie, bo wszystkie, co budowałem, były na TSDZ-cie. No i zaczęło się od tego, że właśnie z Adamem jeździliśmy na deskach elektrycznych i dziewczyna nie mogła mnie nigdy dogonić na analogowym rowerze, więc wstawiłem do takiej
miejskiego rowerka takiego, wiesz, takiej holenderki trochę silnik, no a później było to, że zaczęliśmy, a to może byśmy te single pojeździli i zaczęło się budowanie fuli, nie? Okej, okay, okej. Okay. Dużo to osób... jest w sumie już drugi. Dużo osób... no niedobrze się wypowiada o TSDZ-ci, mówią chiński silniczek, to się psuje. No jest kilka rzeczy, które trzeba na pewno zrobić. No, ja tak. W zeszłym tygodniu miałem tak, że musiałem go rozebrać, bo tu jest uszczelka ta wokół głównej przekładni. Tak, tak. I tę uszczelkę trzeba koniecznie wkleić jakby w tą osłonę, bo jak jej nie wkleisz, to się syf ładuje do środka. No i było tak, że zaczął przerywać, zaczęło coś chrobotać, się bałem, czy do domu dojadę, no ale po wyczyszczeniu tego jest spoko. Ja na przykład problemów z niebieskimi kółkami nie miałem nigdy, żeby coś się... A mam zrobione, nie, w tamtym rowerku ze 4000 km już, a tutaj nie wiem, no, na razie 300 czy coś. Jeszcze w jednym silniku też sporo i akurat to nie widziałem tym panom. Tylko to pewnie zależy, jak się jeździ. Ja na przykład jeżdżę na niskich wspomaganiach. Raczej nie tak, że ten rower ma mi szarpać i tak dalej, tylko to jest wspomaganie do tego, żeby podjechać. Nie? Jasne, jasne, super. No bo tak naprawdę tak powinno się korzystać z napędu. To nie jest skuter. To jest coś, co ma ci pomóc wjechać pod górę, ewentualnie dać większą prędkość na prostej, ale to nie jest coś, co ma cię szarpać i samowozić. No, bo znaczy, jeśli ktoś tam sobie wstawia tego TSDZ-a, to ustawia go na 750 W i jeździ na najwyższym wspomaganiu jakimś 7 stop, to pewnie to jest dopisuje to dość szybko, nie? Tak, tak. No Sztosik, ja się cieszę, bo to jest ekipa z Gdańska, więc my się spotkamy i będziemy mogli wam nagrać coś więcej o tym pojeździe, a nie tylko takie szybciutkie pitu-pitu i pojeździć, polatać, bo mamy gdzie? Mamy po czym. Jest po czym. Super, dzięki. Przyjechały kolejne elektryki, ja teraz mówię, zobaczcie, do pompki będę gadał i tym razem będę chodził i będę pytał, za ile to kupili, o przepraszam, będę pytał ile kosztował, czołem, zobaczymy czy będą kłamać, czy będą mówić prawdę, o jest Lapierre GLP2, czołem. Pokażę tak szybko tego Lapierre'ka, bo ja bardzo lubię tą konstrukcję, jest piękna. Ja przybywam z pytaniem, ile to kosztowało? Za dużo. Nie będzie odpowiedzi, żona ogląda? Żona ogląda. A dobrze, dobrze, rozumiem. Chodzę i właśnie zadaję trudne pytania ludziom i wszyscy reagują tak samo. No dokładnie, jak to mówią, żeby żona po śmierci nie sprzedała za tyle, co jej mówiłem. Dzięki, idę dalej szukać, pytać, potem, do potem. Widzę, że jest elektryczny na EP8. Tak jest. Hej. Hej, czołem. Cześć. Ile to kosztowało? Nie, ciężko powiedzieć, bo ja jestem producentem, więc ciężko mi obliczyć. Za ile można to kupić? Ten chyba 24? Okej. Tak. Piękna rzecz. No, tak, to jest NS E-Fine 1, ale jeszcze jest wersja trochę odchudzona. Okej. Więc waży 23 zamiast 25, czyli troszeczkę... Poczekaj, to ty produkujesz NS-y? Tak, ja produkuję NS-y, tak. Pisałem, że chcemy od was z wami się pobawić. Chciałbym od was NS-a pociąć go i zrobić z niego elektryka. Ale... A, to kojarzę teraz. To ja. Kojarzę, ktoś tam gadał z tobą od nas. Słyszałem, tak. Od chłopaków z produktu tam właśnie. Dobrze, ja, jakby to jestem ciągle otwarty. Chcę pociąć wasz rower. Dobrze. Dobra, super. Powodzenia, dzięki. Dzięki, hej. No, jedziemy dalej. Wow. Czy to? Ile to kosztowało? Nie chcesz tak wiedzieć. Ja nie chcę wiedzieć. Nie. Ale ci, co oglądają, będą chcieli. Trochę. Nie do powiedzenia. Chwilę strachu. Nie do powiedzenia. Dobrze, można a tutaj? Samochód kupić za to, hej. Zależy jaki. No taki przyzwoity już, no. Tak, naprawdę. Przyzwoity? Tak myślę. Dzisiaj niech się przez nie przyznaje. Dzięki piękne, lecę dalej. Tu widzę. Pojazd elektryczny. Cuba. Dzień dobry. Cześć. Piękny kubik. Chodzę i robię wywiady i pytam się ludzi, ile to kosztuje. Trochę dużo. Wszyscy tak odpowiadają. Wszyscy się żony słyszałem, że boją. Nie boję się. Oj, źle. W życiu dobre rzeczy kosztują. Trzeba dobrze, dużo wydać, żeby się dobrze bawić, nie? Tak jest. Dzięki piękne, lecę dalej, hej. No i widzisz, gadaliśmy. Jest update, teraz chodzę z takim, zobacz. Pompofonem. I a chodzę. Macie pompować? Chodzę i pytam ludzi, ile to kosztuje. Ja nie wiem, ile to kosztuje. To jest twój rower, więc tak. Ciężko powiedzieć. Ale wiesz co?
i nikt nie chce powiedzieć. Nikt nie chce powiedzieć. Nie, nie. Idę pytać dalej ludzi. Zobaczymy, czy ktoś się podzieli. O, ale widzę Kelisa. Kelisa Teosa. Wow! EP8, to jest Kelis Teos. Tak jest. Teos Trace F90, zeszłoroczny model. Naprawdę bardzo polecam. Piękny. Istny szatan, naprawdę. Ja teraz chodzę, zobacz, z taką pompo mikrofonem, bo chodzę i zadaję ciężkie pytanie. Bardzo dobrze. Jak ile to kosztowało? 43. Okej. To gratuluję, bo jesteś jedną z tych odważnych osób, które od razu to potrafi powiedzieć. Pewnie, że tak. Piękny. EP8, to jest całość z karbonu. To jest chyba ten jeden z tych pierwszych rowerów, które są składane w 100% przez robota, nie? Dokładnie tak. Termoplastyczne włókno węglowe przede wszystkim. To jest jedyny w zasadzie taki egzemplarz na rynku, który ma taką właśnie konstrukcję. I jest wzbogacone to włókno węglowe jakimiś drobinkami czegoś? Stali nierdzewnej. Właśnie, że nawet tak. Jak kamienie go obijają, to nie robią... Jest 200% wytrzymalszy niż standardowy karbon. Mega. Przepiękny. Jak się jeździ? Powiedz coś. Mega, fantastycznie, naprawdę. Ja akurat... Z czego się przesiadłeś? Poprzedni to miałem Treka Remedius Ameczkę. Geometrycznie, no naprawdę super, fajnie się siedzi. Siedzi się po prostu centralnie w rowerze. Okej. Okay. Naprawdę. Wow. Czy planujesz jakieś upgrade'y tutaj? No, tutaj raczej nic nie trzeba. Jak kupujemy taką sobie z takową wersję, to tu jest wszystko. Nic nie trzeba, naprawdę nic zmieniać. Nic, a nic. Kapcie ewentualnie, no. No, zazdroszczę, nie ukrywam. Zazdroszczę. Życzę dobrej jazdy. Wzajemnie. I lecę wzajemnie. Dalej, lecę dalej. Trzymaj się. Cześć. Cześć, do potem. To jest taka piesza ścieżka zrobiona. Wow, tutaj mamy speca. Piękny ten spec. Jest ich tutaj trochę, ciągle je oglądam i ciągle robią na mnie bardzo duże wrażenie. Dlaczego? No, jak to dlaczego? Bo turbo lewo z silnikiem to jest to, o czym wszyscy praktycznie marzą. No ja w sumie się zastanawiam, jak można jeździć na innym. No, to jest dobra reklama. Znaczy, w sumie szacun dla tych wszystkich, którzy silników nie mają. Szacun, nie? No, szacun. Też tak myślę. Tak, bo to zmienia. Dużo tak, zmienia. O, zdecydowanie. Także, nie no, jest tego. No fajny jest. No, to powiem tak. Nie dziwię się. Dobra, to takie pytanie, bo chodzę i robię taką sondę. Ile to kosztowało? Ojej, nie wiem, nie pamiętam. To jest nieważne. Nieważne. Dzięki. Lecę dalej, pozdrawiam, hej. Bardzo pozytywnie. O, chyba widzę, że tutaj uśmiech, cześć. Cześć. Michał. Cześć Michał, to jest twoja zabaweczka? Nie, moja jest tam Focus Tron. Idziemy do mojej? Idziemy. Wow, uwielbiam tą zabawkę. To jest twoja zasługa albo twoja wina. Mówię serio. Zacząłem twoją konę oglądać, mówię nie, no szarych nie ma. Wezmę taki zielony. Przepiękny. Ja ogólnie uwielbiam te fokusy ze względu na tą górną rurę. Aha. Ta hydroformowalna aluminiowa góra wygląda jak kobra. Taka. Przypomina mi, naprawdę bardzo fajnie wygląda ten rower. Wiesz co, ja go zrobiłem do takiego cruisera. Ja nie jestem skaczący, zbyt duży, za ciężki, ale takie trasy po 40, 60, 70 km nim robię po lasach. Tutaj rzadko, generalnie sprawdza się. Piękna sprawa. Super. No. Ja chodzę z takim mikrofonem w postaci pompki. Szacun. I zadaję takie ciężkie pytanie. Dawaj. Zadaję pytanie, ile to kosztowało? No ponad 20. Z takim tam lekkim doposażeniem z 24. Okej. Ale i tak szacunek, bo dużo osób nie ma odwagi powiedzieć. Ja myślę, że te fokusy i tak stoją bardzo dobrze cenowo, jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku. Jakoś do ceny, tak. Bo jak na przykład chciałbyś sobie kupić speca turbo lewo, to one potrafią i nawet 40-50 tysięcy kosztować. No ale powiem ci tak, tak naprawdę wszystko jest na X-Teku. Tu nie ma co dodawać, tak? Mi ten rower w zupełności odpowiada, mam trekkinga też na X-Teku, czasem sobie jeżdżę, natomiast w tym się zakochałem. Wiosna, lato, jesień, zima, no w styczniu, 1 stycznia mieliśmy chyba 16 stopni, to też cały, w stronę bardziej Wejherowa tam ten, pełcznica, tak? Aha. Tak więc piękna sprawa. Co mogę powiedzieć? Wszystkim polecam, naprawdę zakochacie się.
tak jak Taba mnie przekonał, tak ja może was trochę przekonam i zapraszamy. Piękne lato, piękny dzień. Ja generalnie jestem super, że tu jestem. Dzięki. Dzięki, że tu jesteś. Ja idę dalej poszukać kolejnych elektryków. Trzymaj się. Cześć. Zajebiście, zajebiście. Pozdrawiam. No i widzicie, bardzo pozytywnie, bardzo fajnie. Właśnie o to tutaj dla mnie chodzi. Uwielbiam to w tym wszystkim. O, witam, witam serdecznie. Leży twój kanał, proszę ciebie. Czy patrzę, patrzę, czy to jest bateria? Czy to jest bateria? Tam z tyłu jest silniczek. O, jest. Panem jest ciągle cię ogląda. Dziękuję, dziękuję. A zaraził mnie też elektrykiem, bo inaczej bym nie dorównuje. Wspaniale, wspaniale. Oszczędza kolanka, oszczędza zmęczenie. Tak, pomaga zwiedzić wiele miejsc. Super, super. Sposób na życie troszkę, nie? Cieszę się. Powiedzcie, chodzę i robię taką sondę. Pytam się, ile to kosztowało? Nieważne. Nieważne. To też częsta odpowiedź. To też częsta odpowiedź. Tak dużo, nie? Bo jak mąż sam przerabiał wszystko. No, widzę. Kaplona, taki, nie, widzę, tak. Widzę. To się szanuje. Poniżej to się szanuje. Aktualnych cen na rynku. Okay. Naprawdę. Żona zaakceptowała. To ważne. To ważne. Zmieściliśmy się w budżecie. Dobrze, czyli zarażacie innych. Tak. Oczywiście. Super, super. No to jesteście ambasadorami pojazdów elektrycznych. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się. Fajnie właśnie, że mamy tutaj z motki pojazdy zmontowane własnoręcznie. Z niczego coś. Tak naprawdę, to jest wspaniałe. Troszkę pasja, to montowanie i to właśnie jazda, więc wszystko połączone. Nie? Pięknie, pięknie. Życzę dobrej imprezki, lecę dalej. Dzięki. Do zobaczenia, hej. Idziemy, idziemy dalej. Także ja po dniu dzisiejszym będę naładowany energią od ludzi, którzy tutaj przyjechali. Wszyscy są szalenie mili. Dziękuję wam za to. Dziękuję wszystkim też, którzy jeżdżą na elektrykach i pokazują je innym. Właśnie o to chodzi, nie? Takich osób potrzebujemy, które będą zarażać innych. O, jeszcze mamy Kaniona. Kanion. Na EP8C. Och, tak. Jakby, no, dzisiaj jest sporo tych elektryków, bardzo mnie to cieszy, jest ich coraz więcej i kolejnego kaniona widzę i moje serducha się cieszy. O, i Trek Rail w pięknym malowaniu, no, mogę tak chodzić i gadać i normalnie oglądać, to niesamowite, niesamowite. No, ale moi drodzy, tak dużo chodzę i gadam, że chyba to już jest pora na to, żebym odłożył kamerę, zjadł coś, wypił i pogadał z innymi ludźmi, ale już bez kamery. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Spędziłem ten czas z wami, czyli z osobami, które, podobnie jak ja, kochają rowery elektryczne. Nawet nie wiecie, jak bardzo jestem wam wdzięczny za ten szacunek, który od was dostałem. Wiele osób docenia moją robotę, za co naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję. A jeśli wy przed ekranem chcecie docenić moją robotę, to polubcie ten film. Kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem. To pokazuje dla YouTube'a, że coś tu się dzieje, że to co robię jest wartościowe i że grono osób zainteresowanych tym tematem ciągle rośnie. A jeśli chcecie być na bieżąco z tym co się u mnie dzieje, koniecznie zajrzyjcie na fanpage na Facebooku oraz na Instagram. Na dole w opisie znajdziecie linki. No ja nie jestem za dobry w social media, ale będę starał się jak tylko mogę, żeby was informować o tym co się u mnie dzieje. Moi drodzy, ja już kończę, ale zobaczcie. Impreza dalej trwa. Niesamowicie, że tyle ludzi dzisiaj tutaj przyjechało. Serce się cieszy. A ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście tutaj ze mną do końca. Trzymajcie się zdrowo, jedźcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.